Brązowy, notes. Wstęp. Był 7 czerwca 1909 roku. Albert Einstein wędrował niespiesznie po marmurowych schodach. Sala na piętrze była nabita ludźmi. Faki i garnitury, śnieżnobiałe, krochmalone gorsy, czarne cylindry. Na obchody 350-lecia Uniwersytetu w Genewie zjechali uczeni z całej Europy. Była nawet delegacja profesorów z Akademii Nauk w Sankt-Petersburgu. Fizyk obrzucił ich długim spojrzeniem i uśmiechnął się w duchu. Pomysł, aby profesorów zmuszać do noszenia specjalnych uniwersyteckich mundurów, mógł narodzić się wyłącznie w carskiej Rosji. On sam ubrany we flanelową koszulę wyglądał na hydraulika. Z mównicy rozlegał się głos siwowłosego naukowca. Mówił po łacinie z silnym angielskim akcentem, na skutek czego nikt go nie rozumiał. Za każdym razem, gdy Anglik robił przerwę na zaczerpnięcie oddechu, publiczność zgromadzona fauli nagradzała go gromkimi brawami. Einstein przyślizgnął się wzdłuż ściany do dużego stołu. Po wystąpieniu był przewidziany poczęstunek na razie patery z owocami, półmiski kanapek i butelki z winem nakryto dodatkowym obrusem. Albert rozejrzał się czujnie wokoło. Na mównicę wstąpił kolejny orator, tym razem z Berlina. Przemawiał po niemiecku. Prawie wszyscy uczestnicy byli w stanie go zrozumieć. A zatem, korzystając z faktu, że nikt na niego nie patrzy, przyszły noblista wsunął dłoń pod obrós. Palce dotknęły porcelany. Kanapki. Wydobył cztery. Skrył się za kolumną i spożył je pospiesznie. Kawior i szynka. Może są i z serem? Dłoń ponownie zanurzyła się pod przykrycie. Młody człowieku, proszę wyciągnąć i dla mnie. Głos tuż nad uchem był ciepły i miły, ale mimo to genialny fizyk na chwilę zamarł. Uch, ale mnie pani przestraszyła, odpowiedział po francusku, wyciągając kolejną porcję. Teraz dopiero mógł się obejrzeć. Stojąca za nim kobieta była ubrana w prostą suknię z szarego lnu. Ciemne włosy upięła w mały kok. Jej szare oczy zlustrowały go jednym przeciągłym spojrzeniem. Z zażenowaniem wręczył jej cztery spośród sześciu złowionych kromek chleba. Nagrodziła go lekkim uśmiechem. Jeśli się nie mylę, pan Albert Einstein. Przez ułamek sekundy zmagał się z nieposłusznym językiem. Pani Maria Skło, z Lodo, Skłodowska Kri, podpowiedziała. Głębiej powinno stać wino. Jeszcze raz zapuścił dłoni pod obrus i po chwili namacał szyjkę butelki. Wyjął i pokazał jej triumfalnie. Niechże pan to schowa za pazuchę, tupnęła nogą zniecierpliwiona. I chodźmy stąd. Zeszli po monumentalnych schodach i znaleźli się w parku. Już nie mogłam wytrzymać w tej duchocie, westchnęła. Dzień faktycznie był ciepły, a w źle wentylowanym gmachu temperatura była zbliżona do panującej wewnątrz pieca. Zeszli alejką nad jezioro. Przy nabrzeżu kołysało się kilka łódek. Od wody ciągnęło przyjemnie chłodem. Maria, pierwsza, wskoczyła zręcznie do wnętrza. Albert dołączył do niej. Mamy wiosła, wskazała mu leżące na dnie pagaje. Ale skierował wzrok na solidny łańcuch, którym łódka była przyczepiona do stalowego pierścienia wmurowanego pomiędzy granitowe bloki. Noblistka spokojnie wyciągnęła z koka jedną szpilę i wetknęła ją w kłódkę. Coś chrupnęło i łańcuch puścił. "Odbijamy", zarządziła. Spokojnie pracował wiosłami. Niebawem wypłynęli na lazurową toni jeziora Genewskiego. Miasto zostało daleko. Słońce przygrzywało, ale i tak było tu chłodniej niż w zatłoczonym gmachu uniwersytetu. Czytałem wszystkie pani prace Albert wpatrywał się w swoją towarzyszkę z uwielbieniem. Skłodowska zręcznie wybiła korek z butelki. Nie mamy kieliszków, mruknęła, ale tu chyba nikt nas nie zobaczy. Pociągnęła solidny łykowina z gwinta. Poszedł w jej ślady. Sprawiedliwie podzielili się sześcioma wziętymi z barku kanapkami. Nad czym pracujesz? Jakoś naturalnie przeszła na ty. Einstein speszył się. Mamy parę pomysłów. Zaczął. Te dotychczas opublikowane wyglądają zupełnie ciekawie, zauważyła między jednym a drugim łykiem. Czytała pani moje artykuły? Zdziwił się i ucieszył zarazem. Owszem, kiwnęła głową. Nawet wydaje mi się, że rozumiem, o co w tym chodzi. Myślę, że daleko zajdziesz. Kto wie, może nawet dalej niż ja, zamyśliła się. Szczególna teoria względności to chyba tylko początek? Przeszyła go świdrującym spojrzeniem. Zastanawiam się nad ogólną teorią. Przyznał: Jeśli coś wykombinujesz, możesz podesłać, podała mu bilet wizytowy. Z przyjemnością rzucę okiem. Zerwała się lekka bryza. Na jeziorze powstały krótkie fale. Einstein zręcznie obrócił łódkę dziobem do wiatru. Nie wiedziałam, że jesteś tak dobrym żeglarzem, pochwaliła. Ja też tego nie wiedziałem, wyznał. Pierwszy raz w życiu mam wiosła w ręce. Jej twarz okrasił lekki uśmiech. A co się stanie, jeśli łódź się wywróci? Nie umiem pływać. Ja też nie. Westchnął. Machnięciem ręki rozkazała, aby skierował się do brzegu. Dwadzieścia minut później dobili do granitowego nabrzeża. Pierwsze uderzenie burzy zmarszczyło powierzchnię jeziora. Nieliczni żeglarze pospiesznie uciekali do brzegu. Skłodowska wyrzuciła opróżnioną butelkę do kosza na śmieci. Stała na kamiennej płycie, patrząc na zbliżającą się nawałnicę. Porywisty wiatr targał włosy Alberta. W ostatniej chwili, mruknął. kiwnęła głową. Są takie chwile, gdy los ludzkości zależy od decyzji jednego człowieka. Nie zdawali sobie sprawy, że przez chwilę zależało od jednego ruchu dłonią. Rozdział pierwszy. Piotrek, mój kumpel z liceum, wybrał sobie dość niecodzienny kierunek studiów. Został matematykiem. Po studiach prowadził przez jakiś czas biuro rachunkowe, ale gdy recesja i pomysły kolejnych ministrów doprowadziły do upadku tysięcy małych firm, i on musiał zawiesić działalność. Wcześniej zrobił doktorat. Więc bez trudu zdołał zaczepić się w szkole. Tam poznał uroczą polonistkę. Małe, dwupokojowe mieszkanko w bloku stojącym na obrzeżach Nowego Miasta. Siedzieliśmy przy mocnej herbacie. Agata, żona mojego przyjaciela, czytała wyjątkowo ciekawe kwiatki z wypracowań swoich uczniów. Pokładaliśmy się ze śmiechu. Miły wieczór, kiedy nie trzeba ścigać złoczyńców ani siedzieć do późna nad archiwaliami. Niestety, poprzedni nauczyciel rozpuścił ich jak dziadowskie bicze, mruknęła Agata. Zanim ich czegoś nauczę, minie jeszcze kilka miesięcy. Szkoda, że matematycy nie mają takich fajnych rzeczy do sprawdzania, westchnąłem. Co najwyżej drobne błędy w obliczeniach. I tu się, Pawle, mylisz, wtrącił się Piotrek. Ja też mam coś naprawdę ciekawego. Trafiłem na to przypadkiem. Znasz wartość liczby pi? Zdaje się 3,141592, dalej nie pamiętam, ale w obliczeniach zadań matematycznych w liceum używaliśmy i tak zaokrąglając do 3,14. Błysnąłem na wpół zapomnianymi wiadomościami. Uśmiechnął się. Widzisz, tłumaczyłem to moim uczniom z gimnazjum, a potem dałem im pracę domową, policzyć to samemu. Wziąć linijkę, szklankę lub butelkę, owinąć naokoło nitkę, zmierzyć obwód i średnicę, podzielić jedno przez drugie na kalkulatorze. W zasadzie proste, mruknąłem. Właśnie wyciągnął wykres zrobiony na komputerze, proste niemal jak drut. Nawet biorąc pod uwagę niedoskonałość narzędzi pomiarowych, wyniki powinny wyjść w miarę dokładne. Trzy pierwsze miejsca po przecinku powinny się zgadzać. U bardzo sumiennych i skrupulatnych uczniów, nawet pięć pierwszych. Tymczasem zrobił mi się bałagan totalny. Wiesz, moi uczniowie mieszkają głównie na Starówce oraz Nowym Mieście, część w tych blokach między ulicami Andersa i Bonifraterską. Ci z bloków mieli wyniki w miarę dobre. Zazwyczaj wychodziło im coś w rodzaju 3,12, czasem 3,13. Kilku miało nawet prawidłowe do trzeciego miejsca, potem dopiero pojawiały się błędy. Niech zgadnę. Ci z nowego miasta mieli gorsze? To znaczy bardziej odbiegające od normy? Dokładnie tak. Im bliżej szkoły mieszkali, tym większy błąd. Ci ze starówki mieli 3,11, 3,10. Ale to jeszcze nie wszystko. Wyobraź sobie. Kilku mieszkających na nowym mieście miało jeszcze dziwniejsze. 3,091 z Freta pobił ich wszystkich, wyszło mu 3,088. Ciut mnie to zaskoczyło. Więc zleciłem wykonanie doświadczenia wszystkim uczniom, którzy uczęszczają do tej budy, i poprosiłem kolegę, żeby zrobił porównawcze doświadczenie w swojej szkole na Ursynowie. Jakie efekty? Cała sprawa zaczęła mnie nudzić, ale starannie to ukrywałem. Załamujące. Na 800 bachorów z mojej szkoły tylko 300 uzyskało prawidłowe wyniki. Mam tu na myśli dokładność zachowaną do czwartego miejsca po przecinku. Cała reszta miała błędy. U mojego przyjaciela zaś na 400 uczniów dobre miało 320. Faktycznie ciekawe. Może mierzyli wokół jakichś niewymiarowych przedmiotów? Zasugerowałem. To stare miasto, pełno tu pamiętkowych kubków szlifowanych kryształowych wazoników, kamienkowych kufli. Też tak myślałem. Więc zrobiłem doświadczenie, niestety pechowo w obecności całej klasy i też nie uzyskałem prawidłowego wyniku. Ośmieszyłem się tylko. Może temperatura powoduje rozszerzenie się szkła szklanek i butelek. Przecież wystarczy 1% różnicy, by przy tak dokładnych wyliczeniach wkradły się błędy. Czego używałeś do mierzenia obwodu? Nitek? Nie, miedzianego drucika. Mógł się rozgrzać pod wpływem ciepła rąki i rozciągnąć. Albo po prostu rozciągnąć przy nawijaniu. Dzieciaki używały sznurków. One też mogą się kurczyć i rozciągać, zwłaszcza jeśli zawierają nylon. Filozofowałem. Tylko czemu tym sokolic Andersa wychodziło prawidłowo? Zapytał. Może nici z innego sklepu? Albo bardziej sucho w mieszkaniach? Inne temperatury na skutek stosowania centralnego ogrzewania są tysiące czynników mogących zakłócać doświadczenia. Może i masz rację, powiedział w zadumie. A jednak to dziwne. Posiedzieliśmy, jeszcze wspominając dawne, dobre, szkolne czasy, a potem pożegnałem się i poszedłem do domu. W nawale roboty zapomniałem dość szybko o całej sprawie. Zwłaszcza, że nigdy specjalnie nie pasjonowała mnie matematyka. Piątkowy wieczór. Za oknem jesienny wiatr szarpał drzewa. Ursynowskie blokowisko mokło w rzęsistym deszczu. Napięcie całego tygodnia spadło ze mnie. Wreszcie będzie można odpocząć. Telefon zadzwonił nieoczekiwanie. Uniosłem słuchawkę. Głos szefa. Witaj, Pawle. Posłuchaj, bo to ważne. Szykuje się coś niedobrego. Mam przeciek, że w poniedziałek rano minister wezwie nas na dywanik. W ministerstwie trwa pogrom poprzedniej ekipy. Boję się, że i do nas się dobiorą. Zacisnąłem pięści. Chyba nas nie ruszą, mruknąłem. Jesteśmy jedyną agendą, której praca przynosi konkretne i wymierne efekty. Może i tak. Ale na wszelki wypadek musimy się dobrze przygotować. Sporządź raporty i zestawienie statystyczne. Trzeba wyszczególnić wszystko, co znaleźliśmy w ostatnich latach, i szacunkową wartość materialną odzyskanych zabytków. Dodał po chwili. Zamurowało mnie. Pan Tomasz przelicza sztukę na pieniądze. Cóż, jeśli miało nam to pomóc? Pół godziny później zadzwoniłem do znajomego lekarza i umówiłem się na wizytę. Poniedziałkowy ranek w ministerstwie. Faktycznie zostaliśmy wezwani na dywanik. A zatem źródła informacji pana samochodzika nie myliły się. Pokonaliśmy trzy pary drzwi przegradzających korytarz, zaopatrzonych w zamki na karty mikrohipowe. Zabarykadował się jak w fortecy, wycedziłem. Mnóstwo pieniędzy poszło niepotrzebnie na te zamki. Faktycznie, mruknął szef. Już by za to przez miesiąc utrzymał muzeum gdzieś na prowincji. Albo i dłużej. Jeden taki kosztuje ze trzy tysiące, a i drzwi nie dostał za darmo. Weszliśmy do rozległego sekretariatu. Za biurkami siedziały trzy panie. Jedna patrzyła kawę, druga malowała sobie paznokcie. Trzecia gadała z kimś przez telefon. Przerost zatrudnienia zauważyłem półgłosem. Poprzedniemu wystarczyła jedna sekretarka, ten musi mieć już trzy. Pan samochodzik kiwnął głową. Tylko poprzednia znała się na rzeczy. A te zatrudnił poznajomości. Wywalić dwie i muzeum działa już przez cały kwartał odparł. Baby spojrzały na nas z nienawiścią. Drzwi gabinetu ministra otworzyły się gościnnie. Wkroczyliśmy do świątyni władzy. Nasz nowy zwierzchnik siedział za potężnym i rowskim biurkiem. Władczym gestem wskazał nam dwa krzesła w stylu Ludwika XIV. Gruby perski dywan na podłodze tłumił kroki. Gospodarz odłożył telefon komórkowy. Panowie, powiedział. W ciągu ostatnich dwóch tygodni dokonałem, z pomocą biegłych rewidentów, analizy wydatków ministerstwa. Jak się panowie zapewne orientują, w bieżącym roku z budżetu centralnego otrzymaliśmy tylko 80% środków w stosunku do roku ubiegłego. Lepiej po polsku będzie brzmiało. Obcięto nam 20% budżetu. Zauważył łagodnie szef. Minister obrzucił go miażdżącym spojrzeniem. Dlatego też postanowiliśmy ograniczyć, a jeśli się da, całkowicie wyeliminować zbędne koszta. Poczułem na karku jakby dotknięcie gąbki zanurzonej w bardzo zimnej wodzie. Tak więc ciągnął. Przeanalizowałem wydatki związane z istnieniem Waszej komórki. I muszę powiedzieć, że jest w Waszym budżecie kilka niepokojących punktów. Na przykład. Wyciągnął ze stosu jakiś dokument. Limit rozmów telefonicznych przekroczyli panowie o 4%. Wydatki na oprogramowanie o 17%. Nie możemy przecież używać pirackiego oprogramowania. Zaprotestowałem. A już najpoważniejszy mój zarzut dotyczy samochodu. Jakiego samochodu? Nie zrozumiał szef. Pan, panie Tomaszu. Minister skrzywił się paskudnie, od przeszło pięciu lat regularnie dokonuje defraudacji pieniędzy ministerstwa. Ja? Zdumiał się szef. Proszę. Ubezpieczenie Jeepa kosztuje prawie dwanaście tysięcy złotych. Na benzynę poszło w ubiegłym roku przeszło trzy tysiące. Remonty pochłonęły cztery tysiące. Te pieniądze będzie pan łaska zwrócić. Szef wyglądał jakby miał zaraz zemdleć. To samochód służbowy, oburzył się. Ministerstwo zawsze zapewniało mi fundusze na jego utrzymanie. Terefere, przerwał mu impertynencko minister. Proszę, mam tu wszystko czarno na białym. Po zniszczeniu pańskiego wehikułu otrzymał pan w prezencie od Polonii amerykańskiej nowego Jeepa Grand Rocky. Z Wydziału Komunikacji dostałem kopię dokumentów. Wynika z nich, że samochód jest zarejestrowany na pana. Zawsze tak było, wyjaśnił pan samochodzik. Używałem go jednak wyłącznie do celów służbowych. Prywatnie poruszam się trabantem. Przyznano mi służbowego lanosa, ale nie korzystam z niego. Zresztą mieszkam tak blisko, że zazwyczaj chodzę do pracy piechotą. Pan jest aferzystą. Syknął minister. Zatkało nas. Pan samochodzik poczerwieniał z oburzenia. Wydatki na waszą komórkę w ubiegłym roku zamknęły się astronomiczną sumą przeszło 40 tysięcy złotych, ciągnął niezrażony urzędas. Dlatego też podjąłem decyzję o całkowitej wymianie personelu. Wypowiedzenie dostaniecie jutro. Nowi ludzie, którzy zajmą wasze stanowiska. Innymi słowy, zamierza Pan wywalić nas z pracy, by na to miejsce zatrudnić swoich protegowanych, spojrzałem na niego z pogardą. Zdaje pan sobie sprawę z tego, ile czasu upłynie, zanim uzyskają choćby minimalne rozeznanie w charakterze naszych zadań? Poradzą sobie. Zresztą to już nie wasz problem. Pan samochodzik sprawiał wrażenie, jakby miał się zaraz przewrócić. Dość, przerwałem ostro ministrowi. Zgodnie z kodeksem pracy, nie ma pan prawa zwolnić ludzi będących na zwolnieniu lekarskim. Obaj jesteśmy chorzy. Rzuciłem na biurko dwie kartki. A potem z godnością opuściliśmy gabinet. Coś ty mu dał? Zdumiał się szef. Zaświadczenia. Że jesteśmy alkoholikami i zostaliśmy skierowani na odwyk. Mamy też miesięczny urlop zdrowotny z tym związany. Zastygł w pół kroku i spojrzał na mnie zdumiony. Skądś ty to wytrzasnął? Od znajomego lekarza. Dwaj moi kumple z liceum poszli na medycynę. Jeden jest właśnie specjalistą od uzależnień. A ten drugi? Spojrzał na mnie z błyskiem foku. Niestety, nie mógłby nam pomóc. Jest ginekologiem. Uśmiechnąłem się. Przez trzy miesiące nie mogą nas ruszyć. Potem zwolnienie się przedłuży. Mamy spokój na jakieś pół roku. Czasami aż się ciebie boję. Ano nic. Spróbuję sprawę odkręcić. Wyjął z kieszeni wizytownik i odszukał kartkę z prywatnym numerem telefonu prezydenta. Tydzień później minister nie był już ministrem. Nie jestem do końca pewien, czy pomógł nam telefon szefa, ale na pewno nie zaszkodził. Jakież było nasze zdumienie, gdy w kolejny poniedziałkowy ranek otrzymaliśmy następne wezwanie. Tym razem w sekretariacie siedziała tylko jedna starsza kobieta, doświadczona i kompetentna. W gabinecie z poprzedniego wystroju zostało tylko biurko, krzesła zastąpiono zwykłymi składanymi, dywan wrócił do magazynu. Za biurkiem siedział wiceminister. Był mniej więcej w moim wieku. Jego twarz sprawiała nieprzyjemne wrażenie, była pociągła, przednie siekacze miał znacznie większe niż u normalnego człowieka, co nadawało mu wygląd szczura. Dziwnie osadzone oczy o świdrującym spojrzeniu też nie dodawały mężczyźnie uroku. Gdy wkroczyliśmy do gabinetu, powstał z szacunkiem i uścisnął nam dłonie. Zamówił trzy kawy. Panowie, zaczął bez wstępów, czytałem wasz raport w sprawie odnalezienia maszyny inżyniera Rychnowskiego. Zwłaszcza żywo przejąłem się uwagą na jego końcu. Sugerują panowie, że młodzi ludzie nie znają dorobku naszych uczonych i pionierów techniki. Postanowiłem to nieco zmienić. Przesłaliśmy pewne sugestie komisji opracowującej programy nauczania. Niestety podlegają Ministerstwu Edukacji Narodowej i nie możemy im rozkazywać. Spojrzeliśmy po sobie zdumieni. To bardzo dobra wiadomość, powiedziałem. To nie wszystko. Zdecydowaliśmy się przybliżyć trochę naszym dzieciom, a i dorosłym warto przypomnieć o innych dokonaniach. Rychnowski, szczepani, kto zdolni, wynalazcy. Ale przecież to nie wszystko. Mieliśmy przed stu laty naprawdę poważne osiągnięcia. Domyślają się panowie, co mam na myśli? Maria Skłodowska-Curie dostała dwie nagrody Nobla. Zauważyłem. Właśnie, kiwnął głową. Tymczasem niestety w Polsce jest jak gdyby zapomniana. Pomyślałem o zorganizowaniu ekspozycji i poświęconej jej postaci. Biblioteka Narodowa w Warszawie użyczy nam sali. Wystawimy zdjęcia, dyplomy, medale, pamiątki po naszej uczonej. Zrekonstruuje się też kilka aparatów z epoki. Spore koszta, uniosłem brwi. Załatwiłem na ten cel dofinansowanie z funduszy unijnych. Pieniądze nie grają roli. Ważne jest, aby zajęli się tym ludzie naprawdę kompetentni, i właśnie panowie przyszli mi na myśl. Nie chciałbym oczywiście odrywać panów od bieżących zadań, ale chwilowo chyba nie prowadzicie żadnej sprawy. Pan samochodzik pokręcił głową. Nasze, nazwijmy to, moce przerobowe są do pańskiej dyspozycji, powiedział. Ile mamy czasu? Zgromadzenie eksponatów powinno zająć wam jakieś dwa tygodnie, wyjaśnił, i jeszcze jakieś dwa na prace koncepcyjne ustawianie gablotek i rozkładanie w nich zawartości. Zamyślił się na chwilę. W Polsce nie mamy niestety dzienników z zapiskami sławnej uczonej, dlatego też jeden z panów pojedzie do Francji, wystawi oczywiście oficjalne pismo. Może uda się coś pożyczyć. Ponoć gdzieś w Polsce znajdował się jeden notatnik z wzorami fizycznymi oprawiony w brązową skórę. Gdyby udało się go odnaleźć. Może być w naszych zbiorach. Oczywiście, kiwnąłem głową. Pożegnaliśmy się i wyszliśmy. Wydawałoby się, że to miły i kompetentny człowiek, powiedział w zadumie szef, gdy kroczyliśmy korytarzem. Ale jest w nim coś takiego. Pstryknął palcami. Słyszałem, że odszedł z jakichś służb specjalnych i trafił do naszego ministerstwa, dodałem. Ciekawe zadanie. Spojrzał na mnie lekko zaskoczony. Ciekawe. Zdziwił się. W zasadzie czysta rutyna. Nie, pokręciłem głową. Gdyby to miała być czysta rutyna, nie skierowałby do tej pracy nas. Pamięta pan, jak dyrektor Marczak wysłał pana do niesamowitego dworu? Też akcja rutynowa zorganizować muzeum. A tymczasem okazało się, że faktyczne zadanie było zupełnie inne, o czym sam pan nie wiedział. Sądzisz więc? Podejrzewam, że gromadzenie pamiątek i organizacja wystawy to tylko przykrywka. A faktycznym celem jest odnalezienie notatnika, o którym wspomniał od tak, mimochodem. Być może mam paranoję, ale milczał długą chwilę, rozważając wszystkie za i przeciw. Sądzę, że masz rację, powiedział wreszcie. Tylko pytanie, po co komu zeszedł sprzed stu lat? Dowiemy się, jeśli uda się go znaleźć, wzruszyłem ramionami. A zatem poszukajmy. Na świecie są tysiące kolekcjonerów, gromadzących autografy sławnych ludzi. Oczywiście zbieracze ci dzielą się na kilka różnych kategorii. Najniżej w hierarchii są licealistki, które z notesikami latają na koncerty, by zdobywać wpisy swoich idoli. Na drugim biegunie poważni milionerzy, potrafiący wyłożyć pół miliona dolarów za list Lincolna czy Goethego. Czy kogoś z tej grupy mogły zainteresować pisma słynnej polskiej uczonej? Nie mogłem tego wykluczyć. Rękopisy sprzedaje się na aukcjach. Handlują nimi też najpoważniejsze antykwariaty. Nabywcami, obok bogatych biznesmenów, bywają wielkie zachodnie biblioteki, fundacje, muzea, różne są ich późniejsze losy. Zdarza się, że przepadają bez śladu, czasem jednak prywatni właściciele przekazują swoje zbiory w depozyt placówkom naukowym. W archiwum przywiozłem sobie na wózku 286 katalogów aukcyjnych i zagłębiłem się w lekturze. Gdy przystępowałem do pracy, była dziesiąta. Gdy kończyłem, dochodziła pierwsza w nocy. Natrafiłem na ślady jedenastu listów skłodowskich sprzedanych w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Krok kolejny. Odszukałem w internecie adresy wszystkich siedmiu domów aukcyjnych, przez które te dokumenty przeszły. Do każdego napisałem uprzejmy list po angielsku z zapytaniem, czy mógłbym uzyskać jakieś namiary na nabywców i czy dysponują kserokopiami lub mikrofilmami, bo chciałbym skopiować te dokumenty. Rozesłałem maile w świat i, zapadłszy w fotel, zdrzemnąłem się. Nie było sensu wracać do domu.